Cześć wszystkim, znowu po 7, Szczyk Baldur's Gate 3. Witamy Gaila z powrotem w drużynie. Zaraz wam pokażę, co, jak go przygotowałem. Ale póki co, wróciliśmy do Rivington. Mamy tutaj jedną rzecz do załatwienia. To jest ta świątynia Otwartej Dłoni, tu gdzie badaliśmy te morderstwa. Weszliśmy na wieżę. Musimy zeskoczyć na dół. W okazji weźmy sobie rozmawianie ze zwierzętami. W rzeczy samej. Hej. Mr. Dakarios, heavens, fancy seeing you here. Tara! That can't be you, can it? I suppose you won't be terribly shocked to find your old friend Tara amongst the pigeons. They've always been a personal favorite. My, is that a ring? For us? Oh, you shouldn't have. Enjoy yourself now, Tara. Looks like you've got yourself set up quite nicely here. Gale, ona je gołębie pocztowe, które zniknęły. Każ jej przestać. Oh, right. Did you hear that, Tara? Stop it? Well, these must be important birds indeed, Mr. Dakarios. Forgive me for feasting on their bodies and bones so very voraciously. Oh, she's agreed. Just about. Nie wiem, czy to nie był sarkazm. Przy okazji, Gale ma na imię Dakarios? Dobra. Pęk listów. Weźmy. Czekaj, czy to wszystko w tej kwestii. Zapytanie pocztmistrza o przesyłkę. Coś jeszcze? Dobra, nie czytajmy tego, tak jak nam kazali. Dobra, to tyle. Żeby od razu zagadać do tych kurierów. Powiedzieć, że znaleźliśmy ich zgubione listy. Myślałem, że będziemy musieli biegać po okolicy i szukać ich, ale okazuje się, że to było łatwiejsze niż myślałem. Dobra. Gdzieś tutaj był ten gość. Wszyscy zeszli? Will, proszę skakać, dopóki nie połamiesz sobie nóg. Dobra. Suppose you've stumbled across those letters yet? Yeah. Znalazłem list, ale były to niezwykle trudne. Obawiam się, że moje stawki poszły w górę. Yes, fine. Just give me the letters. Still sealed. Thank the gods. You've no idea the kindness you've done me. What a relief. Trochę złota. Nie wiem, czy to było warte naszego czasu. Dobra. Przejdźmy tam, gdzie nas to interesuje, czyli tak, brama Bazyliszka. Teraz przejdźmy tędy i pokażę wam, w czym paraduje obecnie Will, znaczy Gale. Więc tak, Gale dostał tą zbroję, którą zdarliśmy z Rafaela. Trochę mu ciąży, ale to nie jest problem.
Dodatkowo pomalowałem na czerwono, żeby mu pasowała do kapelusza i ogólnie do tego, że jest naszym magiem ognia. Ponadto dostał ten kapelusz, który dostaje magiczną błyskotliwość za każdym razem jak zada obrażenie od ognia. Tu są te rękawice. Raz na krótki odpoczynek pozwalają jedną sztuczkę rzucić na dwa cele. Tu są te buty, które dają mu żar, kiedy podpali przeciwnika. Przy okazji żar zadaje od 1 do 4 obrażeń, a zbroja zmniejsza wszystkie obrażenia o 3. Więc jest duża szansa, że nawet jeżeli Gale będzie podpalony od żaru, to nie będzie otrzymał od tego obrażeń. I jeszcze ten płaszcz, wchłania żywioły raz na krótki odpoczynek, daje tajemny urok, czyli bonus do ataku. Ten bonus, domyślam się, że się nie stakuje, bo mamy też kostur, który również daje bonus do ataku czarami, ale domyślam, że to się nie stakuje jedno z drugim. Aczkolwiek ten kostur pozwala jedno zaklęcie za darmo rzucić, też fajnie. I jeszcze nasz szyjnik, który sprawia, że możemy dodać modyfikator czarowania do sztuczek. Wszystko fajne. No i tyle. Przy okazji, jednak się w końcu tak nastawiłem, zmieniłem posępnej klasę, raczej podklasę, na domenę życia. Myślę, że fabularnie zasłużyła na to, żeby zmienić jej domenę. Poza tym domena życia jest bardzo fajna. Po pierwsze ma darmowe ciężkie pancerze, więc nie musiałem jednego atutu marnować na to, żeby mogła paradować w ciężkim pancerzu. Przy okazji dostała nowy ciężki pancerz, który kupiłem jej w sklepie za dużą kasę. Generalnie daje dużo obrony i nic więcej. A powtórę, domena życia daje bardzo dużo... Daje dużo czarów, których i tak zawsze miałem zapamiętane. Daje je na zawsze, że są zapamiętane, zawsze przygotowane. Leczenie, ożywienie, leczenie ran, przywrócenia, masowe leczenie, strażnik wiary, błogosławieństwo. Więc to mi się bardziej podoba niż to, co mieliśmy. Niż to, co mieliśmy z domeny... z domeny oszustwa. Dodatkowo ma jeszcze leczenie do ochrony życia. I jej zdolności domenowe są takie, że jej leczenia są silniejsze. Od 3 do 8 dodatkowych punktów życia leczą. I dodatkowo, jeżeli ona kogoś leczy, to również siebie sama leczy. Więc same fajne rzeczy. Gale. Czas ciebie awansować. I tak, zyskano czary 2. Oczywiście będziemy brać czary z 6 poziomu, tylko będziemy brać takie czary, których nie mamy zwojów. A mam tutaj listę wszystkich czarów, na które mamy zwoje. Więc tak, mrożącą sferę mamy. Sferę niepodatności. Tego chyba nie mamy. Nie? To wezmę. Ciało w kamień też nie mamy. Twoje oczy stają się czarnymi korytarzami ze ścianą zębów. Spojrzenie możesz wywołać grozę lub uśpić inne istoty. Gdy się koncentrujesz, możesz mieć kąśliwy urok bez zużywania komórki czaru. Ciekawe. Oba są ciekawymi czarami. Zastanawiam się. Weźmy ten kąśliwy wzrok. A resztę... Stworzenie nieumarłego też nie mamy, ale to mnie mało obchodzi. Resztę chyba mamy wszystko. Magicznych wrót chyba też nie mamy. Stwórz 2 połączone teleporty. Dobra, nieważne. Jeszcze dostaniemy jeden czar na następnym poziomie.
Dobra, ciało w kamień. To wszystko mamy. Się zastanawiam, czy magiczne wrota chcemy. Wezmę stworzenie nieumarłego. Dobra, za to tu dostaniesz zwiększenie cechy. I kondycja, zręczność. I tak ci się nie przyda, skoro chodzisz w ciężkiej zbroi. I tak nie dostajesz bonusów. A kondycja zwiększy rzut na koncentrację i da ci dodatkowe punkty życia. Więc fajnie. Dobra. Teraz księga czarów. Weź sobie wszystko. I tak. Co chcemy ci wziąć? Promień słońca brzmi spoko. Ponieważ tak, w wersji czarowej, jak się go rzuci raz, to potem można ponawiać go za darmo. Tak jak wezwanie błyskawic. Oczywiście taniec od Tona jest bardzo fajny. Bo ma duży stopień trudności. Ale to mamy na bardzie. Co poza tym? Dezintegracja fajna. Szkoda, że nie mam nic z ognia. Strefa niepodatności też ciekawa. Zobaczmy, jakie to ma zasięg. Czy to wymaga koncentracji? Tak, więc można to amonolować w dowolnym momencie. Nie wiem, co bym chciał. Uderz w przeciwnika błyskawicą. Z celu wystrzelał 3 kolejne pioruny elektryczne, maksymalnie 3 innych przeciwników. Zobaczmy to. Dobra. Będziemy mogli to nawet kilka razy rzucić. Raz przy pomocy magicznej baterii. Raz przy pomocy odzyskania mocy. I raz normalnie. Dobra. Tyle z rzeczy organizacyjnych. Mogę się doczekać, Gail, aż weźmiesz się do roboty. A propos roboty, rzućmy sobie jakąś pomoc, nie wiem, 3-poziomową, to da nam 4-poziomową, to da nam 15 punktów życia. Dobra. Nie mogę się doczekać, aż Gail się weźmie do roboty. A póki co... Te... Oni już są automatycznie wrodzy. Dobra, Will. Nie wiem, czy chcemy do nich podchodzić, skoro oni widać, że już są drodzy. Wrodzy. Po prostu weźmy. Zobaczmy ten prawnie czarujący. Wypróbujemy. 99%. A tale for the ages. Damn. Nie mogę się doczekać, Will, kiedy będziemy tobą więcej rzeczy masakrować. Dobra, masz broń paktu. Ja mogę jeszcze zrobić jakiś atak ukradkowy, nazwijmy to. Może w niego. Dobra. Will, podrzucę ich. Musisz trochę podejść bliżej.
Może skupmy się na tym gościu najpierw. Jego tylko tyle, żeby odrzucić. Tak, mogę najpierw jeszcze posępną coś rzucić, jakiś czar. Odsuń się trochę dalej. A my odsuniemy się do tyłu trochę. Myślałem, że oni będą chcieli do nas podejść w najbliższej kolejności. Tamta pani tak szybko zginęła, że nie zdążyła się podpalić. Ciekawe, czy zabijesz go jednym ogniskiem, tym pociskiem. Wierzę w ciebie, Gale. Pięknie. Ale znowu nie zdążył się podpalić. Dobra, posępne. Tak, twoje szanse trafienia są niezbyt duże. Okej. Zapomniałem, że najpierw powinienem do nich strzelić. Dobra, cofnijmy się kolejnych kilka kroków. Niech oni do nas podejdą, kiedy będą w stanie. Cyk. Idealnie. Dobra, domyślam się, że cała reszta metalowa zbroja. Okej. Domyślam się, że cała reszta walk w najbliższej tutaj będzie wyglądała podobnie. Pozbieram tobie rzeczy. Te kolczugi może później pozbieram. O, przydałoby się trochę finanse naprawić. Ostatnio dużo kasy wydałem na zbroję dla posępnej. Na 7000 kosztowała. Więc możliwe, że później się tu przejdę i pozbieram wszelkie graty, żeby je potem posprzedawać. Jeśli ty miałeś coś, tak, to piekielne żelazo, które jest trochę warte. Dobra. Nie wiem, czy jest sens tutaj pokazywać wszystkie walki. Nie wiem, jak dużo ich będzie. Dobrze. Bogacone piekielne żelazo, okej. Myślę, że spotkamy tutaj kilku ludzi. Ciekawe, nie wszyscy są na nas agresywni. Okej. Nie chciałem ich aktywować już. Zajmiemy się najpierw czarodziejem. Ścieżka zablokowana. Przez co? Przez drzwi, które są otwarte. Ok.
Okej, przeżył. Where do I go from here? Dobra. Chcę coś im robić. Mogę rzucić im butlę kwasu. A raczej butlę tłuszczu. Powinienem mieć ich sporo. Również zablokowane przez otwarte drzwi. Takie głupie błędy wkurzają w tej grze, no. Że jak otworzymy i zamkniemy, to się blokuje. O, zablokowało się teraz, okej. Okay. Ktoś będzie chciał podejść do Willa. Niech uważa na nogi. Dobra. Dobra. Gale. Witamy z powrotem. Zacznij palić ludzi. Dobra. Cyk. Znowu nikogo nie podpaliłeś, Gale. Jestem zawiedziony. Dobra. To 40%, a święty płomień 40%. Dobra, przywal mu tym. Mam nadzieję, że ten pan się przewróci. A, spryciarz przeskoczył. Czy ty nie masz zbroi maga? Masz. Czego oni tak łatwo w ciebie wchodzą? Will. Test ataku 16. Trafia w WL, test ataku 12, 20. Okej. Może byłoby tego gościa zdjąć. Możemy go uśpić. My go trafimy tym atakiem. Nie trafiliśmy. Dobra. Nikogo więcej nie uśpimy. Dobra. Dobranoc. Dobra. Przeklnij jego na siłę. Chociaż nie wiem, czy to będzie potrzebne.
Chybienie krytyczne, ups. Dobra. To rzeczywiście jest jednorazowe. Z tego więcej nie, póki co nie użyjemy. Ale to masz 60 punktów życia. Jest kilka sposobów, których mogę ci zaszkodzić. Na przykład wypalający płomień. Okej. Ciekawe, że to go nie podpaliło. Myślałem, żeby ich odrzucić, ale okej. Musimy go unieruchomić. 75%, okej. Dobra, proste czary, a bardzo ułatwią nam tą walkę. Dobra. Skoć go. O. Minęła mu... Da mu się rzut rzut obronny na paraliż. Dobra, Will. Podejdź tutaj. Ja również podejdę tutaj. Nie zaatakujemy go w tej turze. Teraz zmarnuje swój ruch. Teraz będziemy mogli więcej naszych ludzi wprowadzić. O. Dobra. Czy możemy to aktywować ponownie? Możemy. Dobra. Klucz krzy kamienia. Nie możemy przekazywać rzeczy do obozu, kiedy jesteśmy w strefie, nazwijmy to, zagrożenia. W razie trzeba będzie zająć się tą strefą zagrożenia. Dobra, schodzimy do... Schodzimy tutaj. Domyślam się, że oni dosyć szybko dołączą do walki, więc nie będzie problemu, jeżeli jakąś sobie toksynę zarzucę. Nawet prosto. Dobra, cyk, cyk. Szarżować, będąc mele. Nie wiem. Serio, to też nie było podpalenie? Okej. Okay. Will. Idź przodem.
Dobra. I speak, they burn. Mm-hmm. Ładnieście się ułożyli. Zasadzę wam kulę ognia. Mogę? W sumie bardziej mnie zależy na tym, żeby tego gościa objęło, więc tutaj będzie w sam raz. Dobra. Dotarcie do celu jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Dobra, cofaj się. Przeżyliście, tak? Dobra. Najpierw... Dobra, spudłowałem. Dobra, ładnie. Ich poodpychajmy wszystkich. Tego pana tylko spudłowaliśmy. Staniesz święty płomień. Dobra. Schowajmy się, żeby nie mogli do nas nic rzucać, jeżeli mają. Dobra. Masowe leczenie ran, okej, spoko. Kolego, nie podoba mi się, że tutaj podszedłeś. Dobra. Możemy wam zasadzić jakiś ładny piorun, co? Dobra. Idealnie się ustawiliście. Chcę wyższego poziomu? Nie. Dobra. Jednego mniej. Ładnie. Dobra. Wolisz święty płomień? Wolisz święty płomień. Dobra. A ty dostaniesz to. Ładnie. Dobra. Mamy tutaj wskaźnik jakiś, zadania. Myślę się, że tutaj zrobimy. Idziemy w kolei. W kierunku tego smoka. Okej. Była jakaś mowa o podpalaniu pochodni. Możliwe, że trzeba znaleźć więcej takich pochodni i ich pod, i je podpalić. Nie jestem pewien. W celach nie widzę takich pochodni. Wszelki wypadek podpalajmy wszystkie, jak idą. Sharp
deserve. Will? I'll see what I can do. Cyk, cyk. Never a dull moment. Moving in. Nie widzę więcej pochodni, które miałyby ten kształt smoka. Ale możliwe, że liczą się wszelkie pochodnie. Cholera go wie z tą grą i jej zagadkami. Dobra. Przejdźmy się jeszcze raz. Bo zapalam wszystkie pochodnie. Jeżeli to nie zadziała, to będę musiał zacząć się zastanawiać. Ciekawe, to jest jeszcze jakieś przejście. W sensie, że to jest coś, co miałoby pomóc w ucieczce z więzienia ewentualnej wcześniej. Dobra, wszystkie pochodnie zapalone, tak jak się domyślałem, nic to nie zrobiło. Co jeżeli je zgasimy? Nic. Dobra, dajcie mi moment, pokombinuję. Dobra, ta zagadka akurat jeszcze nie była trudna, wierzcie mi lub nie. Tej jeszcze nie sprawdzałem. Dziennik mówi, że potrzebujemy iskier zapalających pochodni. Więc po prostu trzeba było użyć obrażenia od iskier na tych pochodniach. Cyk. I... Niestety to chyba dopiero początek zagadek. Mugox mi już zaspoilował, powiedzmy, że zagadki również tutaj niezbyt ciekawe są. Szczelina smoczej skalne. Moglibyśmy tędy przejść polimorfią pewnie, ale nie tam. Zobaczmy, jak wygląda ścieżka bohaterska. Mogę na siebie rzucić światło? Okej. Znajdź wejście do loża. Ciekawe, że to się nie przemieściło. Znaczniki nie będą nam, domyślam się, podpowiadać za bardzo w tym zadaniu. Malowidło. Stunning vista. A dragon and elf surveying the city of Baldur's Gate. It's been a long day. Better stop to rest soon. O, dopiero zaczynamy, serduszko. Dobra. Daj wskazówki Willowi. What a grand sight. Baldurin and his dragon friend looking over the city. Okay. A bronze dragon and an elf sailor. Could this be Baldurin? What have we here? Baldurin left his city in good hands, or so he thought. Odd that the histories make no mention of this dragon. Yeah. No one back home will ever believe this. Więc tak, mamy
Trzy obrazki. Jeden, kiedy go ujarzmia. Drugi, na którym na nim leci. Trzeci, na którym go zostawia i odpływa. Tak to wygląda. Statue before you bears a familiar likeness. It is Balduran, the celebrated adventurer who founded the city of Baldur's Gate. Peril floods my province. The palisades fall, the earth does tremble. The servants of shadow and blood assemble. Beyond lies the grand worm, deep in slumber, awaiting a true hero's advent. Should my domain drown in torment. Be you the deluge, turn away. Be you the hero, answer true. Are you worthy? Poetic nonsense. There is no one and no savior. Dobra. Gail, może ty to zbadasz? Peril, be you the poetic nonsense. There is no worm and no savior. Badaj posąg, jaka magia może być tu czynna? Dajmy sobie wskazówki. You sense neither life nor spirit within the statue. A powerful variant of magic mouth has been cast on it. Allowing it to speak only recorded messages. Jestem godny, otwórz przejście. Ancient Ansor, hear me. A champion is proclaimed. The test begins. Let your judgment follow. Nie mogę ci poopowiadać o moich heroicznych czynach? Zamiast tego jakieś głupie zagadki będziesz przede mną stawiał? Okej. Bardzo stare z tego, co opowiadał nam książę. Okej. Widziałem, że ktoś tutaj coś czaruje. No stare i całkiem ładne. Okej. Odwaga, intelekt, strategia, sprawiedliwość. Staw czoła moim wyzwaniom, udowodnij swoją wartość. Brzmi jak... jak ponowna rękawica szar. Ara, wiecie co? Zrobię tutaj pauzę. Niestety walki w więzieniu trochę zajęły czasu. Myślę się, że ten odcinek będzie mocno cięty. Myślałem się, że będę sporo przerw robił tu i tam. Ale zobaczymy. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.